polskie państwo podziemne tak nakazywało w swoich odezwach i w swoich postulatach. A ludzi, którzy zdradzali zasadę wspomagania, pomagania i ich ochrony naszych współobywateli żydowskiej narodowości, zmalcowników, zdrajców karano śmiercią. Takich wyroków wykonano bardzo wiele. To też trzeba wiedzieć. I to jest powód, tak jak powiedziałam, do chluby naszej. I to jest argument, żeby nam nie wmawiano, że to były polskie obozy śmierci. Bo to jest najgorsza hańba, jaką może wyrządzać nam jakiś demagog, który chce przerzucić na Polaków odium Holokaustu. To jest ogromna niesprawiedliwość. I niestety trzeba stale o tym mówić, stale o tym powtarzać, ale także się o tym uczyć. Także zdobyć wiedzę, jak to naprawdę było. Zapoznać się z tekstami tych depesz, które są tak druzgocąco, że tak powiem, porażające. Teksty depesz, ta książka została ostatnio wydana przy współpracy z Archiwum Aktnowych, depesze radiostacji Świt. Jak ważne informacje przekazywano w tych depeszach i że za każdą z depesz stało bardzo często ludzkie życie. I wielu tych radiotelegrafistów w czasie wykonywania swoich zadań zginęło, albo przynajmniej było aresztowanych, wielu z nich trafiło właśnie do kacetu, do obozu koncentracyjnego. I bardzo wielu z nich poniosło tam śmierć. Także to jest nasza spuścizna, jeszcze raz kładę wam na serce, żebyście ją przyjęli. I tak jak Ojciec Święty mówił, żeby raz jeszcze tą całą tradycję polską i tą spuściznę naszych dziejów przyjąć i ją chronić, znać i nie pozwolić, żeby tą naszą piękną tradycję zniesławiano i poniżano.